czy maluchy na środku drogi, masakra. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogate, a to jest kolejny odcinek z najlepszego polskiego serwera czy gry w Robloxie, czyli PCD Polish Car Driving. To się zgadza, niech w komentarzu napisze prawda. Oczywiście przypominam, dzisiaj lecimy z komentarzami od widzów. Widziałem, że wam się spodobały takie odcinki, gdzie na żywo komentuję właśnie, odpowiadam na wasze pytania. Więc od razu, na samym starcie, musimy jedną rzecz tutaj ogarnąć, bo ktoś mi napisał, że Volkswagen Transport jest lepszy, bo ma 181 km na godzinę. Sprawdźmy to od razu, weryfikacja waszego komentarza z podostatniego odcinka, jako że Transport Volkswagen. No dobra, Renault Trafic to nie jest. To jest Transport. Mamy dwa transporty, T6 i T4. T4 ma 146 Vmaxa, 125 koni mechanicznych. I porównajmy to sobie od razu z Ducatem. Z 148, 160. No gorszy zdecydowanie. Ale przede wszystkim job bonus tu się liczy w tych pojazdach. Job bonus jest bardzo ważny, 1,5. Na Ducato ma 1,75. Prędzej może ten samochodzik, może Transporter T6, aczkolwiek on też Vmaxa nie ma. 181, tylko 144. 200 koni mechanicznych to więcej. 1,75, przy czym dwa miejsca siedzące. Może to byłoby faktycznie lepsze. Chociaż Vmax ma mniejszy niż ten pojazd. Wiecie, jaki jest problem z tymi pojazdami? Że Vmax, czy właśnie Vmax 160 jest git i tak nie będziemy zazwyczaj go wykorzystywać. A konie mechaniczne też nie są jakoś giga ważne, bo przecież ja jeździłem tym na przykład. I szczerze też 128 starczało, oczywiście tutaj mogłoby być minimalnie więcej, tutaj jest najważniejsza rzecz, job bonus 2.0. Tylko na przykład przy tym samochodzie był problem taki, że ten jest giga duży, nie? Tym się po prostu przyjemnie jeździ, a ma 1.75, on jest taki zrównoważony, można powiedzieć. Ale jak chcecie, wiecie, możemy jeszcze jakiegoś sprawdzić, chociaż ja nie wiem, czy tego akurat nie Crafta, bo tego nie mam. Czy właśnie może tego Transportera lepszego, czy gorszego? Możemy dzisiaj tym gorszym Transporterem pojeździć, czy lepszym? Kupiłbym. Dobra, kupmy lepszego. 53 tysiące. I sprawdzimy, jak on się ma po prostu do naszego Fiata Ducato. 53 tysiące stracimy, no ale będziemy sobie zaraz zarabiać. 1,75 kaski więcej. Także miejmy nadzieję, że aha, że się uda dorobić na tym. O kurczę, już widzę, że minus jest taki, że kurczę, tu ludzie będą nas blokowali na samym respie. Dobra, dobra, ale to nie ma nic wspólnego z pojazdem, tylko pojazd nam się trafił, kurczę, cały czarny. To ja takiego nie chcę. Jeszcze raz, join. Czekajcie, bo myśmy do Sławna polecieli. Do Darłowa, one more time. Czy możemy jakoś wybrać, właśnie, kiedy ten feature będzie wprowadzony do gry z wyborem koloru samochodu? Oczywiście ja przypomnę, jeżeli ten odcinek wam się spodoba, chcecie więcej tego typu odcinków, zostawcie proszę łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, możecie wpaść też na G2, Instagram, Discord, wszystkie linki macie w opisie pod filmem. 20x32, bierzemy ten samochodzik, jakiś inny kolor, o niebieski, idealnie, a ten chłop dalej tutaj jest w ogóle na spawnie jakby. Dobra, ja sobie zrobię screenka przy okazji, nie wiadomo czy gościu. Jedźże stąd, chłopie! Jedźże tym pojazdem, gościu, dobra, wyjeżdżamy od razu. Jedziemy w prawo, tędy sobie pojedziemy. Oj, powiem wam, już pierwsze wrażenie troszeczkę gorsze niż w tym Fiacie Ducato. Mam wrażenie, że jakoś tak się źle zbiera ten pojazd. Ale może, wiecie, może będzie okej. Tego jeszcze nie wiemy. Czy pociąg już przejechał? Przejechał pociąg. Dobra, chłopie, co ty się wbijasz we mnie, typie? Ten gość to chyba pijany. Trzeba będzie zrobić niedługo odcinek z jazdy za randomowym typem. To za tym to była BK Fest. O Jezu, ale kombo żeśmy złapali, nie? Wszystko po uszach nam nawala w tym momencie. Ja pierdzielę, ty. Czemu się nie podnosi się, bo maluch w tym był?
Dobra, jedź, panie. Panie, wszystko nam po uszach daje teraz. Jeszcze deszczyk. Ej, no wolny, no mam wrażenie, patrzcie jak się wolno rozpędza w ogóle ten transporter cały nasz. O kurczę, dobra, objeżdżamy ich. Bo to bez sensu się z nimi tutaj gnieść. Oj, powiem wam, jeżeli chodzi o jazdę na przykład po mieście, ja cały czas jadę na fullu. Jadę cały czas na fullu. I ten samochód ma niby więcej koni mechanicznych niż ten Fiat Ducato, którego polecałem. Ale on wcale nie jest ani szybszy, ani nic. No, Jezusku, czekaj, jaki on jest toporny. Ej, ja nie byłem w stanie tu wykręcić teraz, faktycznie. O kurczę, powiem wam. Nie no, ten transporter, bierzcie pod uwagę, że samochód, który jest szybszy, nie oznacza, że jest lepszy, nie? To na lepszość samochodu, nadwyższość jednego samochodu nad drugim musi wpływać szereg czynników. Typu właśnie chociażby ten job bonus. Jezu, gość mi na czołówę jedzie, ja pierdykam. Ten job bonus na pewno się liczy, aczkolwiek tak jak mówiłem, no byłem w stanie zrezygnować z 2.0 job bonus, przejść na 1.75 i się mniej denerwować właśnie przy tym Fiacie Ducato, bo on jest taki mega przyjemny w samej jeździe, a tamten Majestic, ten Mercedes po prostu był spoko, ale on miał mnóstwo swoich innych problemów po prostu, których Fiat Ducato nie ma. Dobra, rozpędzamy się tutaj, najdłuższa prosta w mieście. Zobaczymy jak bardzo ten samochód będzie w stanie osiągnąć swojego w ogóle V-Maxa, czy będzie w ogóle w stanie. Nie, no proszę was, ten transporter jest dużo gorszy niż ten Fiat Ducato. Może w statystykach wygląda podobnie albo nawet minimalnie lepiej, ale w samym prowadzeniu jest dużo gorszy. W odczuciu po prostu, w ruszaniu, w osiąganiu tej swojej prędkości. Nie no, zdecydowanie lepszy jest Ducato i jego polecam w dalszym ciągu. Aczkolwiek faktycznie mamy jeszcze tego drugiego transportera do sprawdzenia. Tym transporterem to byśmy się w policję mogli pobawić, bo on wygląda jak faktycznie ten policyjny taki samochodzik. Aczkolwiek oczywiście bawienie się w policję, ale tylko taką naszą wewnątrz naszych głów RP na odcinku, a nie na serwerze. Bo na serwerze nie można robić takich rzeczy, więc żeby nie było. Pisaliście ostatnio co do tej gry za Robuxy, że jak ją kupię, to dostaję ją już na zawsze, więc to jest w sumie plus, faktycznie. I możliwe, że ta gra, o której ja myślałem, mi się chyba dwie gry pomyliły. Bo ten Bloxburg faktycznie jest taka gra, ale to jest chyba bardziej gra typu Simsy. A to chyba, o czym ja myślałem, to jest Emergency Hamburg. I teraz nie wiem, czy on jest właśnie za darmo, czy nie. Emergency Hamburg wyglądał całkiem fajnie, z tego co widziałem. Wyglądał bardzo podobnie jak to Emergency Response Liberty County, coś tam, nie? Ta gierka, w którą graliśmy. Aczkolwiek możliwe, że jest troszeczkę lepiej zrobiona. Ej, no powiem wam, no patrzcie, ja leciutko zwolniłem tym transporterem T6 i on już się zatrzymał prawie do 50 na godzinę, ty. O, wczoraj tak jechałem w Przemyślu za gościem, który no nie wiem, no jechał 30 na godzinę, miałem wrażenie. Nie wiem, nie wiedział gdzie jechać, czy co, ale tak bardzo wolno jechał po prostu, się toczył tym samochodem, że ja nie wiedziałem, czy on się zaraz do zera nie zatrzyma. O, chyba telefon dzwonił komuś. Dobra. Bobrowice 2, to jest nasz cel na pewno. Moim celem za to będzie chyba jazda ciężarówką niedługo, w kolejnym odcinku może. Bo, przepraszam, żeby zarobić trochę kaski. Bo dalej uciekliśmy od 300 tysięcy niestety. Więc przydałoby, dobra, tutaj poniżej 100, a to nawet nie musiałem hamować za bardzo poniżej 100, to tym samochodem i tak do stówki dojechać to ciężko. No on jest strasznie takim klocem, ten transporter. Dobra. To gdzieś tutaj, tak? Dam już kierunek. Wrzucę jakby co awaryjki. I wjeżdżamy tutaj, ręczny. Dobra. Gość nas chyba śledził, widzowie. Dobra, wsiadamy do samochodu i udajemy. Ja fan, siema fan. Dobra, i teraz you are in Slavno.
A, teraz jesteśmy Indarłowo, dobra. Bierzemy kolejną paczkę w takim razie. Ty, czemu... Ej, nie mogę odpa... Halo! Gro komputerowa, halo! Co się wydarzyło? Dobra, uciekamy. Ej, nie mogę teleportu użyć! Reset charakter. Reset. Dobra. Charakter zresetowany. Okej. I teraz możemy wziąć samochód. Oby. Dobra, 20 jakoś to było. Spawn. Chyba 20. Dobra, czemu nie możemy ruszyć? Co jest? Dobra, ale nie chcemy w tym momencie pasażera na gapę. Halo, ja tu muszę paczki dostarczać. Przepraszam bardzo. Proszę mnie opuścić, pasażer na gapę. Dobra, chyba że nie będzie nic pisać, to git. Dobra, jedziemy. Po kolejną paczkę. No i co ty piszesz, gościu? Co ty w ogóle piszesz na tym? Na tym czacie? Mówię, jak już do mnie ktoś wsiada, to niech po prostu nie pisze za dużo rzeczy, jak może. Dzięki wielkie, ale po prostu chcę mieć tutaj spokój. Chwilę spokoju. Bobrowiczki, 19, okej, dobra. Zobaczymy, czy bobrowiczki, czy nie zresetujemy sobie czasem. Dobra. Dobra. Ukrywamy się. Hide and seek z widzem, ty. Ciekawe, czy mnie odkrył tutaj. Czy nie widział. Hide and seek z widzem robione, widzowie. Nie ma mnie, nie widzi mnie. Nie widzi. Patrzcie na to. Idzie tam, szuka. Nie może znaleźć, kurczę, chyba go nie ma. Może jednak w Sławnie jest. Ej, dobra, poszedł, czekajcie. Let's go, jazda, szybko. Hide and seek z widzem zrobiony. Najgorzej te pojazdy wolno startują po zrespieniu. Nie ma jak uciec szybko z tego miejsca. Dobra, przynajmniej może nie dostaniemy tych bobrowiczek. To będzie plus. Jak nie będą bobrowiczki, to już będę zadowolony, szczerze. Czemu ja nie mogę dostać sęczkowa na tych trasach? To jest moje pytanie najważniejsze. Ej, czy ja zarobiłem w ogóle za tę trasę na bobrowice 1650 jakoś? Albo 1500? Za taką trasę? Na 1,75 kasy? Oh my, ty bez kitu. Ja gówno zarobiłem praktycznie na tym. Co jest? O ty, gdzie pod prąd się pchasz? Gościu, gdzie ty się pchasz? A ten transporter jest tragiczny, widzowie, naprawdę. O, chłop mnie wjechał w samochód. Pisaliście, że mogę na światłach dziennych jeździć. Ale one są paskudne, no, nic nie widać przed nami przecież na tych światłach dziennych. Więc ja z nich rezygnuję. Ale gnojek. No wyjdź z samochodu, cwaniaku. Taki jesteś cwany. Potrafisz tylko wjechać i uciekać od razu. Mam cię na nagraniu, chłopie. Co robisz? No, nie uciekniesz od odpowiedzialności. Bobrowice, trochę bliżej niż bobrowiczki. Zawsze jakiś plus. O Jezu, trzy maluchy na środku drogi. Masakra. Czy to jest hide and seek widz, który tam był na środku drogi, blokował przez... Widzicie? Patrzcie, co on zrobił znowu. O Jezusku, na nagraniu macie tego gościa, kim on jest. Patrzcie, jak on wjeżdża w każdego po kolei po prostu. Masakra, ty. 300 tysięcy zarobiłeś w 3 dni? No, ja nie wątpię, że można w 3 dni zarobić 300 tysięcy, nie? 3 dni poświęcone na granie w Robloxa to może być 300 tysięcy, tylko większość osób nie ma tyle czasu, nie? Żeby poświęcić po, nie wiem, 10 godzin dziennie na zarabianie w Robloxie. Dodatkowo wiadomo, że przecież na różnym etapie są ludzie, którzy zarabiają w tej grze.
Wiadomym jest, że ja, mając najlepszą ciężarówkę, robiąc tylko te zlecenia najlepsze, to ja zarobię szybciej niż osoba, która na przykład w ogóle nie ma ciężarówki. Te osoby 300 tysięcy w 3 dni, ciężko może być im, nie? Ciężko może im być w zarabianiu takich pieniędzy. Także trzeba brać pod uwagę. No, może Emergency Hamburg na tym kanale 800 i 9 punktów karnych, to już mnie nie obchodzą te punkty karne. Tak naprawdę, w tym momencie, bo i tak nie mam prawa jazdy. No, ale widzicie, rozpędziłem się przynajmniej do 100 na godzinę. Ciekawa gierka na Robloxie, ale właśnie Emergency Hamburg nie jest płatne. Kupujesz grę, masz na stałe, nie różni się wielką różnicą, ale gry za Robuxy są lepsze. Czyli są jednak lepsze te gry za Robuxy zazwyczaj. Tak, okej, okay, dobra, mogą być lepsze, ale właśnie moje pytanie brzmi, czy przez to, że one są płatne, czy to jest na tyle mało pieniędzy, że tak powiem, że po prostu dużo ludzi i tak tam gra. Bo właśnie najważniejsze jest to, czy w ogóle ludzie tam grają, nie? Taki paywall tych Robuxów, które trzeba wydać na to, żeby grać w tę grę, może być zwyczajnie w świecie, wiecie, no, blokadą. Ale zazwyczaj nie różnią się dopracowaniem od tych darmowych gier. Na przykład Bloxburg za 25 Robuxów niczym wyjątkowym się nie wyróżnia. Aha, czyli w ten sposób. Kiedy straż pożarna? No właśnie, można gdzieś zagrać niedługo, myślę, w sumie. No, ale z tym światłem dziennym, tak jak już odpowiadałem, to światło dzienne jest w ogóle tak, jakbym żadnego nie włączył, więc mi to nie pasuje za bardzo, to światło dzienne. Więc ja sobie daruję całkowicie. Z 2-3 litry wody, chłopie, pijesz dziennie, to bardzo dobrze, bardzo, bardzo prawidłowo, okej. Tu się jakiś młyn wydarzył, więc musimy ruszyć. Wbijam się pomiędzy ciężarówki. Niby spróbuję przegonić, ale mam wrażenie, że tym transporterem to... Co jest? Ty, jak mi przyspieszył? Chłopie, daj zjechać, no... Co jest z nim? Kurczę, ja już mówiłem, że się daje ludziom zjechać, jak już zjeżdżają przed ciebie, a nie się wbija im, przyspiesza jeszcze. Masakra, masakra. Bez kitu. Wjeżdżam w wolną pozycję, a chłop we mnie wjeżdża. Co jest? Masakracja. A, no z tym, z tą wodą, no tak, faktycznie, to się mega przydaje, to akurat nie trzeba dużo wody pić teraz, szczególnie. Jak ja przed 9 rano dzisiaj 27 stopni miałem już w moim pokoju nagrywkowym, w tym momencie pewnie ponad 28 albo więcej. No to jest masakra, powiem wam, to jest temperatura, przy której ja nagram jeden odcinek i już po prostu się źle czuję. A tu trzeba wysiedzieć jeszcze ileś godzin w takiej temperaturze, masakra to jest. Nie polecam ogólnie takiego życia. Ile ja zarobiłem? Ze 2000 w tym momencie, nie? Czy trochę więcej? Ej, no teraz zdecydowanie więcej zarobiłem, szczególnie, że przecież mandat jeszcze miałem. To 2000 na spokojnie ponad zarobiliśmy tym transportem. No i myślę, że w tym odcinku, proszę państwa, to było na tyle ogólnie. Także mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście, jeżeli tak, wiecie, co możecie zostawić i gdzie. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, elo i cześć, siemanko!